Zbrodni katyńskiej nie wolno nam postrzegać tylko w kontekście zła, które niesie wojna. To było ludobójstwo popełnione na elitach polskiego społeczeństwa. Prawdziwą liczbę ofiar zbrodni sowieckiego ludobójstwa po 17 września 1939 roku kryją dotąd moskiewskie archiwa. Te sowieckie zbrodnie rozpoczęły szereg aktów przemocy składających się na tragedię Golgoty Wschodu. Organizacja systemu, długotrwałość i skala zjawiska nadały tym zbrodniom, w tym zbrodni katyńskiej, znamiona ludobójstwa, tak czytamy w projekcie uchwały sejmowej. Ojciec Święty Jan Paweł II w 1996 roku podczas spotkania z rodzinami katyńskimi nawoływał do przebaczenia zbrodniarzom, aby nie zmarnować tak wielkiej ofiary krwi, jaką złożyli w Katyniu na ołtarzu ojczyzny nasi przodkowie. Nikt do tej pory Rosjanom nie powiedział, że to, co zrobił Stalin, to było ludobójstwo. Ktoś może powiedzieć, że oni tego nie chcą. Niemcy też nie chcieli procesu norymberskiego. Dopiero po pół wieku uznali, że Norymberga przyniosła owoce. I w tym przypadku zbrodni katyńskiej powinno być podobnie. Społeczeństwo rosyjskie powinno mieć taki drogowskaz, nawet jeśli owoce tego pojawiłyby się za kilkadziesiąt lat. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego dzień 23 sierpnia od 2009 roku jest obchodzony jako ogólnoeuropejski Dzień Pamięci ofiar stalinizmu i nazizmu. Moskwa zaprotestowała. Podobnie uczyniła, gdy w 2009 roku OBWE 213 głosami za, przy 8 przeciw, przyjęło rezolucję, w której uznano oba totalitaryzmy, niemiecki i radziecki, za zbrodnicze. Rezolucję tę Moskwa nazwała kpiną z historii. Pojednanie polsko-rosyjskie wymaga poszanowania historycznej prawdy. Nie wolno jej przemilczać ani nią manipulować. Należy potępić wszelkie próby fałszowania historii. Tu od pomnika poległym i pomordowanym na wschodzie apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli Federacji Rosyjskiej o wspólne, solidarne działanie na rzecz ujawniania i potępienia zbrodni czasów stalinowskich. Każda zbrodnia jest wykroczeniem przeciwko prawom bożym i ludzkim. O żadnej nie wolno milczeć, bo na zbrodni można zbudować tylko niesprawiedliwość i nieprawość. Dramat tamtych dni został wywołany przez ludzi, którzy chcieli żyć tak, jakby Boga nie było i zabrakło im wiary. Chrześcijanie jednak, patrzeni w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa, wierzą, że nawet w otchłani cierpienia może zwyciężyć miłość.
Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. Ponieważ on sprawia, że słońce jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i on zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. W naszych modlitwach za wszystkich wiernych zmarłych, może nieraz nieświadomie modlimy się za naszych wrogów politycznych, narodowych, osobistych, wyznaniowych, religijnych i innych. A może to właśnie modlitwa żywego wroga za zmarłego wroga jest tym bardziej miła Bogu, bo wymaga od człowieka choćby najmniejszych oznak przebaczenia i miłosierdzia. A przebaczenie i miłosierdzie tym bardziej podkreśla, że pamiętamy o przeszłości związanej z naszym wrogiem. Nie udajemy, że wszystko było ładnie i pięknie. W żadnym razie nie chodzi zatem o tuszowanie czy fałszowanie historii, bo jej tragiczne i grzeszne karty mogą w przyszłości obrócić się ku dobru dzięki Bożej pomocy w myśl słów świętego Pawła: gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska.